No, gram tutaj w zasadzie w pasjonatach drugich, tak jak i w pierwszych, siebie, czyli dziewczynę, która z Warszawy trafiła do teatru ITAN, no i zaczęła swoją przygodę z właśnie tymi spektaklami, z tą ekipą. No i coraz częściej przyjeżdżam do Krakowa wraz ze swoim partnerem, który też jest ociemniały, który jest do tego inżynierem i wynalazcą takiego systemu między innymi dla osób wspomagającego, osoby niewidome i słabowidzące. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do oglądania drugiej już części serialu, czyli Pasjonaci 2. No, jesteśmy właśnie na planie i myślę, że za pół roku jak najbardziej zapraszam każdego przed telewizor.